Cześć, z tej strony Mirek. Ta playlista będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na tematy związane z przejściówkami, konwerterami i różnego rodzaju kabelkami. Będą to krótkie filmiki, cała seria krótkich filmików pokazujących, co jest dostępne tak naprawdę na naszym rynku, co możecie wykorzystać. Pewnie wiele rzeczy będziecie wiedzieć, może znajdzie się coś, czego nie będziecie wiedzieć, a akurat w tym czasie będziecie tego potrzebować. Także zapraszam na dalszą część tego filmu i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów na moim kanale związanych z przejściówkami, konwerterami, ale również z tym wszystkim, co dla Was robię. W dniu dzisiejszym pokażę Wam taką oto przejściówkę. Jest to kabel SATA do dysków SATA. Jak sami widzicie, SATA 6 gigabitów na sekundę, 7 pinów plus power 2 piny. Rozpakujemy. Kabel ma 30 cm i do czego służy? Już Wam mówię. Standardowo dyski SATA podłączane są albo do płyty głównej, albo nawet mogą być zasilane przez USB. I teraz tak, tego typu dyski twarde, 3,5 calowe, one niestety nie będą, porty USB nie będą w stanie ich zasilić. Jedyne dyski, które mogą być zasilane za pomocą portu USB, to 2,5 calowe dyski. No ale teraz, jeżeli nie chcemy podłączać do portu USB dysku, a nie mamy odpowiedniego zasilacza, nie mamy przejściówki w zasilaczu, to możemy wykorzystać tego typu kabelek. Zobaczcie, w tym momencie podłączamy w tym miejscu dysk. Idealnie wchodzi. Ten kabel służy do transmisji danych, a ten kabel służy do zasilania. I teraz tak naprawdę możemy podłączyć pod dowolny zasilacz to urządzenie, ten dysk, oczywiście z zachowaniem odpowiednich parametrów, które dysk wymaga. Możemy oczywiście wpiąć również pod płytę główną naszego komputera. Tego typu kabelek może również zasilić większe dyski. W ten sposób. I tak możemy podłączyć kabel SATA do płyty głównej, nawet jeżeli nie mamy odpowiedniego zasilania czy końcówki zasilającej w naszym zasilaczu. Na pewno będzie to tańsze rozwiązanie niż zakup nowego zasilacza. Oczywiście kabel możecie zakupić w sieci komputerowej, w sieci sklepów komputerowych zeuskomputery. Tak wygląda. Ja oczywiście zachęcam Was do zapoznania się z ofertą tego sklepu. Jeżeli jest tam Wam taki kabelek potrzebny, to tam go znajdziecie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!